śpiewać daną piosenkę, ponieważ ja osobiście nie spodziewałam się tego, że będę śpiewać z Ewą, wręcz wyeliminowałam ją w pierwszej kolejności z listy podejrzanych. Zupełnie nie spodziewałam się, że będę śpiewała z Michaliną. Jako, że mamy sporo chłopaków w grupie, to myślałam, że może z którymś z nich. Aczkolwiek nie miałam żadnego typu. Okej. Okay. Miałam okazję już usłyszeć Ewę, jak śpiewa, no i rzeczywiście myślę, że na pewno się dogadamy pod względem interpretacji tego utworu. Dogadałyśmy się generalnie też w wszystkich pozostałych kwestiach, ponieważ już na pierwszym zapoznawczym spotkaniu dobrze się zrozumiałyśmy, polubiłyśmy się, złapałyśmy kontakt. No to nagle, no cóż, musimy się zmierzyć. One of Us. Osborne, John Osborne. Obydwie już zastanawiałyśmy się nad tą piosenką i doszliśmy do wniosku, że tekst jest naprawdę wyśmienity, także będziemy próbowały przekazać jak najlepiej to, co tam, o co chodzi w tej piosence. Myślę, że nie będziemy zdradzać zbyt wiele, ale na pewno postaramy się, żeby pytanie, które jest wystosowane do kogoś w tej piosence, zostało jak najlepiej przez nas przekazane. Myślę, że żadnej z nas nie będzie łatwo wykonać tego utworu. Każda z nas ma jakiś swój sposób śpiewania. Ciężko tutaj kogoś tak naprawdę, nie wiem, wywyższyć, bądź jakoś, nie wiem, tutaj promować, że bardziej się nadaje do tego utworu. Po prostu każda ma jakiś swój pomysł na to, żeby to zrobić. Ja skupiam się na tym, żeby ta piosenka w całości brzmiała dobrze. I myślę, że na treningach będziemy miały czas, żeby sobie w ogóle tak nabrać takiej swobody, jeśli chodzi o współpracę. Pomimo tego, że jest to bitwa, to wydaje mi się, że przekładanie walki nad tekst i emocje ukryte w tej piosence po prostu nie ma sensu, bo tak naprawdę co się wydarzy, to się wydarzy, my nie zmienimy do siebie nastawienia, a po prostu chcemy, żeby faktycznie pozostawiło to jakiś ślad pozytywny po prostu po wykonaniu. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.